Tomasz Jeroszek, Inwestor TV, a dzisiaj spółka Polvax. Ze mną jest już pan prezes Dominik Tomczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, trafia na naszą rozmowę inwestor. Inwestor zainteresowany spółką, ale który nie zna dokładnie pańskiej branży i chciałby się dowiedzieć dokładniej, czym faktycznie spółka się zajmuje i jakie są te różne źródła przychodu ze spółki. Tak może trochę, żebyśmy zmienili stereotypowe myślenie, z czym nam się mniej więcej kojarzy, co czym spółka zarabia, a na czym faktycznie są przychody, na czym zyski. Gdyby tak powiedzieć w paru słowach o spółce, to najpierw trzeba powiedzieć o rynku. Wszyscy spółkę Polvax postrzegają, że jest to producent parafin i to jest prawidłowe myślenie. Natomiast tak naprawdę przychody spółki są kreowane przez jakby trzy główne branże. Pierwsze to jest 25% przychodów spółki, jest to produkcja na zlecenie Jeronimo Martins Polska. Jest to kontrakt, który od 2006 roku rokrocznie spółka wykonuje. Jest to poziom przychodów między 45 a 55 milionów. Kolejne 20% to jest to, co nam w sercu gra i to, co chcemy dalej rozwijać. Jest to szeroko rozumiany przemysł, czyli branża chemiczna, gdzie sprzedajemy antyzbrylacze, branża drzewna, gdzie sprzedajemy emulsje, branża spożywcza, gdzie sprzedajemy woski do serów, branża odlewnicza, gdzie sprzedajemy woski do odlewnictwa i pozostała część, 65%, to jest branża świecarsko-zniczarska. I spółka, generując te 100% swoich przychodów, od samego początku bardzo mocno stawia na przemysł i chcemy powiedzieć inwestorom, że spółka to nie świece i znicze. Spółka to przede wszystkim innowacyjność i nowoczesność rozwiązań tam, gdzie parafiny mogą mieć swoje zastosowanie. Takim sztandarowym przykładem dla spółki jest projekt InnoLot, który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Polsce postawiło naszemu konsorcjum zbudowanemu z ośmiu podmiotów budowę nowoczesnego silnika lotniczego. I w ramach tej budowy silnika lotniczego spółka Polvax będzie w przeciągu 1,5 do 2 lat miała patent na produkcję wosków twardych do odlewnictwa. I teraz uwaga, lotki w turbinie silnika Boeinga czy Airbusa będą mogły być produkowane w oparciu o tego typu nasze rozwiązania. To oznacza, że z jednej strony spółka istnieje na tym polu codziennym, bo gdy pan otwiera lodówkę, to pan widzi Polvax choćby w opakowaniach do mleka czy w woskach do serów, a z drugiej strony widzi pan Polvax jako spółkę innowacyjną, nowoczesną, która będzie drugim na świecie producentem tego typu wosków do odlewnictwa. No właśnie, poniekąd pan ubiega już to pytanie, jak mniej więcej zakusy na rynki zagraniczne, ale takim rozwiązaniem globalnym, innowacyjnym będą państwo bardziej wchodzić na te rynki? Powiem tak, 20-25% naszych przychodów to jest eksport. Eksportujemy głównie w tej chwili do krajów europejskich. To są Niemcy, kraje Beneluxu, Słowenia, Węgry. Natomiast no nie da się w niektórych obszarach być graczem globalnym. My staramy się bardziej znaleźć niszę, w której spółka mogłaby się specjalizować. Taką niszą znaleźliśmy w przemyśle odlewniczym w Polsce, ponieważ nie wszyscy inwestorzy wiedzą, że 100% wosków do odlewnictwa jest importowanych do Polski. My pracujemy w ten sposób, że z jednej strony podglądamy panujące trendy na świecie i tam stawiamy sobie pytania, czy spółka mogłaby coś na te trendy odpowiedzieć i znaleźć. I z drugiej strony współpracujemy w ramach biznesu B2B z wieloma producentami bezpośrednio, słuchając tego, czego oni potrzebują.
I w tym momencie następuje interakcja, wprowadzamy nowe technologie ukierunkowane na przemysł. No właśnie, ale pan powiedział właśnie o tym, jak bardzo ukierunkowanie jest na przemysł i w strategii spółki też o tym czytamy, że jest to kluczowe, żeby zwiększyć jeszcze te przychody z przemysłu. Plan, strategia 2015-2020, tak w kilku słowach, w długiej perspektywie, co państwo zamierzają zrobić, żeby właśnie na ten przemysł skierować? No, mówiąc o strategii, trudno powiedzieć to wszystko w kilku słowach. Natomiast naszą strategię w jakiś sposób zaznaczyliśmy już w prospekcie emisyjnym. Generalnie rzecz biorąc, idziemy w kierunku, by 50% naszej sprzedaży było generowane w segmencie bezpośrednio przemysłowym, a więc w segmencie przemysłu chemicznego, drzewnego, opakowaniowego, gumowego i tak dalej. To jest jakby podstawowa rzecz. W związku z tym będziemy zmieniać portfolio, będziemy rozwijać nasze zasoby R&D. Tutaj na marginesie za kilka dni prawdopodobnie podpiszemy umowę przyrzeczoną na zakup dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa Lotos Lab. I w tym wypadku jest to znowuż kontynuacja tej strategii, by Polvax mógł bardzo silnie rozwijać się, nowe swoje trendy, nowe pomysły poprzez zaplecze badawczo-rozwojowe. No i oczywiście jednym z kluczowych elementów strategii jest również budowa i uruchomienie instalacji do odolejania rozpuszczalnikowego. Bez tej instalacji dojście do poziomu 50% sprzedaży specyfików parafinowych do 2020 byłoby bardzo, bardzo trudne i ciężkie do osiągnięcia w tak krótkim czasie. Właśnie, jak jeden z cytatów znalazłem, że tam nie ma przypadków. Każde działanie na najbliższe lata jest już dokładnie przygotowane przez państwa. Jest to bardzo długoterminowy, bardzo szczegółowy plan. To akurat jak wyróżnić państwa spółkę na tle bardzo wielu spółek, że bardzo, bardzo stabilnie i bardzo rozplanowany jest ten szczegółowy 2020 rok już. To prawda. Przyjęliśmy takie założenie, że inwestorom komunikujemy to, do czego już jesteśmy przekonani. To gdy osiągniemy pewną pewność w temacie, że jest to warte komunikacji i ogłoszenie strategii było z naszej strony pokazaniem krok po kroku wszystkich elementów w jedną całość. Z naszego punktu widzenia jako zarządu widzimy to, że nie ma przypadków, każdy krok, czy to zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Lotos Lab na południu, czy to zakup zbiorników, czy też kwestia budowy instalacji, to nie jest przypadek, to jest celowe działanie poprzedzone wielomiesięcznymi badaniami, pewną analityką, choć na tym etapie jeszcze trudno nam jest wprost powiedzieć, ile będzie kosztować albo w jakim czasie to zostanie wykonane. Natomiast jesteśmy przekonani, że rok 2019 będzie rokiem już uruchomienia i oddania instalacji do użytku. Skoro ma pan tak konkretne plany, to może ja zapytam jeszcze w branży o coś takiego jak sezonowość. Tutaj ta występuje. Czy jest jakiś pomysł na to, żeby zmniejszyć efekt tej sezonowości albo wyrównać może to jakimś innym pomysłem, czy to zwiększeniem może sprzedaży zagranicznej? Odpowiadając na to pytanie, powiedziałbym tak. Gdy przychodziłem do firmy w 2007 roku, spółka tak naprawdę generowała swoje przychody we wrześniu i w październiku. I to była dopiero sezonowość. Czyli możecie sobie państwo wyobrazić, co to znaczy dla prezesa zarządu, który tylko w dwóch miesiącach zarabia. I wówczas podjęliśmy decyzję, że nie tędy droga, szukamy takiego rynku i miejsca dla siebie, żeby wypłaszczyć nasze przepływy finansowe. Dzisiaj jest to 20% do sprzedaży do branży B2B, dzisiaj jest to 25% sprzedaży do Jeronimo Martins Polska i dzisiaj możemy powiedzieć, że spółka od strony finansowej ma się bardzo dobrze, nie czujemy już takich dużych pików, bo w tym miejscu warto zaznaczyć, realizacja jednego kontraktu jest to realizacja od lutego do końca października. Więc z jednej strony nie da się inaczej zrealizować tego kontraktu, a z drugiej strony w innych obszarach spółka stara się zniwelować to pojęcie sezonowości. Mamy już
długoterminowe plany, mamy dywersyfikację. Taki inwestor, który szuka stabilniejszych inwestycji, już raczej by się uśmiechnął, ale jeszcze by dopytał o politykę dywidendową spółki, która, rozumiem, też już jest określona na najbliższe lata. W 2014 roku, w maju, zarząd podjął decyzję o polityce dywidendowej. Zdecydowaliśmy się, że będziemy rekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu dzielenie się z akcjonariuszami poziomem zysku między 30 a 50%. Mamy bardzo dobry tracking dywidendowy, gdy chodzi o spółkę, bo jeszcze w strukturach grupy kapitałowej Grupa Lotos, kiedy spółka Polvax nazywała się Lotos Parafiny, należała do korporacji, wypłacaliśmy blisko 92% dywidendy. Za ostatnie lata, w zeszłym roku, za rok 2013, wypłaciliśmy 10 milionów. Wcześniej, w 2012, wypłaciliśmy 4 miliony. I miło mi jest zakomunikować, że zarząd parę dni temu podjął uchwałę o rekomendacji wypłaty dywidendy za rok 2014 na poziomie 55%. Generalnie oznacza to, że musieliśmy uzyskać zgodę banku ING, o której pisaliśmy w prospekcie emisyjnym. Uznaliśmy za stosowne, by ze względu na to, że rok 2014 był najlepszy w historii spółki, podkreślić to i jeszcze bardziej podzielić się tymi kilkoma dodatkowymi procentami z naszymi inwestorami. Panie prezesie, w takim razie jeszcze na koniec, może pokusimy się trochę o prognozy, nie tyle co do konkretnych liczb, ale co do tego, w jaką stronę zmierza rynek. Jakieś trendy, które już są widoczne i ewidentnie wpisują się w tę strategię do 2020 roku? Wydaje się, że tak. W mojej ocenie rynek parafinowy, jeżeli nie tylko patrzeć na świece i znicze, jest bardzo ciekawym rynkiem, gdy chodzi o przemysł. Tam do 2020 będziemy szukać możliwości naszej sprzedaży. Trzeba powiedzieć, że gdybyśmy dzisiaj mieli instalację, o której myślimy, z tej instalacji już mielibyśmy sprzedane blisko 70% produkcji. To oznacza, że jest ogromne zapotrzebowanie na nowoczesne i innowacyjne specyfiki parafinowe i w tym obszarze spółka chce się cały czas rozwijać. Bardzo dziękuję i w imieniu swoim i innych inwestorów również życzę powodzenia w kolejnych latach, aby pobić ten rekord z 2014 roku. Dziękuję bardzo. A z nami był pan prezes firmy Polvax, pan Dominik Tomczyk, a po więcej wywiadów z prezesami spółki z najwyższej półki na Inwestor TV. Tomasz Jaroszek, do zobaczenia.